T-Mobile Ekstraklasa nabiera rozpędu, już druga kolejka, a w niej pucharowicze po awansie. Czy dadzą radę na dwóch frontach? Franek Łowca, 150 bramek, a ta jubileuszowa, palce lizać. Michał Kucharczyk, napastnik Legii Warszawa i reprezentacji Polski, powie nam, jak to jest grać u boku Michała Żewłakowa i Daniela Liuboi. Jacek Bednarz odpowie z kolei, kto jest lepszy, Radosław Sobolewski czy Iwica Wrdoljak. Porozmawiamy także z Czesławem Michniewiczem, a na koniec przyjrzymy się najładniejszym golom drugiej kolejki. Zapraszamy, magazyn Ekstraklasy. Przemysław Iwańczyk, witam Państwa serdecznie, magazyn Ekstraklasy. Kolejka druga to i magazyn, drugi odcinek. Zaczynamy go nietypowo, zaczynamy od filmu. Popatrzcie Państwo i przypomnijcie sobie ten moment. Michalski. Pisz. Już w pełni sił. Dobra, długa, daleka piłka do Kucharskiego. Obok Kucharskiego jest asekurujący go Onopko. Kucharski na pole karne. Jacek Bednarz przed Sozą. Ach, jak niewiele brakowało. Oj, co zrobił Podbrożny. Co zrobił Podbrożny w znakomitej, doskonałej sytuacji już w piątej minucie tego spotkania. Sam złapał się za głowę i ma czego załować Jerzy Podbrożny, bo mogła być naprawdę bramka po tej akcji, na którą teraz już spokojniej popatrzmy. Bednarz, wydawało się, że nic z tego i tutaj Podbrożny troszkę za mocno podszedł pod piłkę. No już z pewnością Państwo wiedzą, na jaką okoliczność wybrałem ten fragment. To było lat temu, 16. Wtedy Legia grała w Lidze Mistrzów, a jej rywalem był Spartak Moskwa. Jej głównym dowodzącym, jednym z głównych dowodzących był Jacek Bednarz, wówczas pomocnik warszawskiej drużyny. Witam Cię, Jacek. Witam. Michał Kucharczyk aspiruje dopiero do tego, żeby zagrać się razem z Legią w Lidze Mistrzów. Na razie jest skontuzjowany, ale zechciał przyjąć zaproszenie do naszego studia. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Pozwolicie, że zaczniemy od europejskich pucharów. Nasze trzy drużyny awansowały do kolejnej, czwartej, decydującej już fazy przed tą grupową i miejmy nadzieję, że przejdą tę ostatnią przeszkodę. Rozpoczynamy od Legii. Gra ze Spartakiem Moskwa i coś, Jacek, pomyślałeś, kiedy się o tym dowiedziałeś? No, na pewno wróciły wspomnienia, bardzo z jednej strony bardzo miłe, a z drugiej strony trochę bolesne jednak, bo generalnie nasz udział w Lidze Mistrzów wszyscy uważaliśmy za udany, ale pas Spartaka niestety nie udało nam się pokonać, bo to była drużyna dla wszystkich zespołów w tej grupie poza zasięgiem. Rosjanie, bo to było w przeciwieństwie do obecnych czasów, to było spotkanie dwóch drużyn jednonarodowych. W Spartaku grali sami rosyjskojęzyczni piłkarze, bo część z nich to byli Ukraińcy, ale wszyscy mieli paszport tego samego kraju, tak więc byli dla nas Rosjanami. W składzie Legii byli sami Polacy. To były trochę inne czasy. Natomiast grali bardzo dobry futbol, jak na tamten moment. Zwyciężyli w wszystkich meczach grupowych z łatwością. O wiele łatwiej pokonywali Blackburn Rovers niż Legia Warszawa i to była dla nas jedyna pociecha. Michał, a ty co pamiętasz z tamtych czasów? Ile ty wtedy miałeś lat i co pomyślałeś teraz, kiedy wylosowaliście Spartaka? Jeśli to było 16 lat temu, to ja miałem wtedy 4 lata, więc za dużo z tego nie pamiętam. Wiadomo, że Spartak Moskwa to i teraz bardzo dobry zespół. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej niż z Gaziantepsporem. Wiadomo, że u siebie musimy zrobić taki wynik, aby jechać do Moskwy, mieć tą przewagę psychiczną nad zespołem rywali. A kto strzelił Turkom bramkę w pierwszym meczu? Mirosław Radowicz. No właśnie, i to był jeden z najlepszych piłkarzy Legii w spotkaniu rewanżowym. Również był także głównodowodzącym swojego zespołu w meczu z Krakowią, ale o Legii dopiero porozmawiamy, panowie. O Wiśle także. Wisła wyrosowała drużynę z Cypru w drodze do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Śląsk, Wrocław trafił na Rapid Bukareszt. I teraz oglądamy sobie gole z dzisiejszego meczu, bo wcale nie przeszkadza drużynie z Wrocławia wygrywać w lidze, wygrywać choćby po rzutach karnych w europejskich pucharach. 4-0 dzisiaj z ŁKS-em, z Beniaminkiem Voskamp. To jest kolejne trafienie zawodnika pozyskanego z Holandii. 2 gole Dariusza Sztylki, no i 1 gol Łukasza Madeja. Zaskoczyło Was to, że Śląsk z taką łatwością wygrał? A przede wszystkim, czy zaskoczył Was skład, ponieważ Oles Lęczyk dokonał aż 8 zmian w składzie w porównaniu z poprzednim meczem? Dla mnie tak, oczywiście jest to bardzo nietypowa sytuacja, ale wywodzi również doskonałego rozeznania trenera, który
który wie, na co stać tych ludzi, powiedzmy tak trochę nie do końca elegancko, drugiego planu, tak? Którzy wchodzą na boisko. Przepraszam cię, Sebastian Mila powiedział, że to nie jest drugi plan, dzisiaj grali sami najlepsi zawodnicy. No to on się kwalifikuje do rezerwy w takim razie. No właśnie, no trudno się z nim nie zgodzić, natomiast no coś spowodowało jednak, że jakbyśmy na to nie patrzyli, na ważniejszy mecz rewanżowy w Bułgarii wybiegł inny skład. Najwyraźniej jednak racja jest po stronie Lęczyka, który uznał, że w ważniejszym meczu awans dadzą mu piłkarze X, a więc zakładamy, przynajmniej ja tak myślę, że jednak od nich zacząłby układanie składu swojego zespołu na bardzo ważny mecz w lidze. Przeciwnik, jak się okazało, potwierdził, że będzie miał kłopoty w Ekstraklasie, przynajmniej jej na jej początku, bo ŁKS okazał się tłem dla Śląska. O ile w swoim pierwszym występie przeciwko Lechowi przez jakieś tam 20 minut do pierwszej bramki, którą stracił, wyglądał całkiem sensownie, to w meczu ze Śląskim od początku był tłem i tak naprawdę pokazał cokolwiek, jak już wynik był zdecydowanie niekorzystny i nikt nie miał w zasadzie wątpliwości, że ten mecz ŁKS przegra, a Śląsk na pewno wygra. ŁKS 0 bramek strzelonych, 9 straconych, mimo że to najbardziej doświadczona drużyna w lidze, jedna z bardziej doświadczonych, średnia wieku w wyjściowej jedenastki to 29,58, co oznacza, że tam mamy ligowych weteranów. Ale Michał, chciałbym zapytać cię o Śląsk. Ty jak myślisz o tej drużynie, to pewnie masz gęsią skórę, przypominając sobie mecz przy Łazienkowskiej z zeszłego sezonu. To jest po prostu silny zespół, który zdobył wicemistrzostwo Polski i chyba będzie aspirował do korony, do złotej korony także w tym sezonie. Widać, że trener Orest Lęczyk, wystawiając dzisiaj 8 innych piłkarzy, widzi, że ma bardzo wyrównany skład i wiadomo, że Śląsk w tym sezonie będzie się liczył do mistrzostwa Polski. I chociaż jest to nasz rywal w lidze, ale wiadomo, że cieszymy się, kiedy każdy polski zespół awansuje coraz wyżej w pucharach europejskich. Tak samo jak i Wisła i Śląsk. Dlatego trochę myślę o tym Śląsku, że będzie to jednak ciężki przeciwnik w zdobyciu mistrzostwa Polski.